Cześć wszystkim. Dzisiaj zabieram Was na spacer do pobliskiego parku, o którym często opowiadam w swoich nagraniach, do Parku Duchackiego. I w ogóle dzisiaj testuję taki nowy typ nagrań, no niby tak vlogów, ponieważ no nie zawsze mam pomysły na jakieś tam tematy czy coś takiego i czasami też nie mam humoru na poruszanie różnych tematów i mam taką propozycję. Może być zrobimy takie vlogi, gdzie będziemy razem coś gotować albo chodzić na jakieś tam spacery. Będę coś tam oczywiście opowiadała o swoim życiu. Może coś takiego Wam się spodoba. A teraz pójdziemy do parku. W ogóle pokażę trochę okolice. Tutaj tak wszystko się zmieniło. Przeprowadziliśmy się do tego mieszkania, do tej dzielnicy w 2018 roku. I tutaj po prostu tak dużo wszystkiego się rozbudowało. Powstały i nowe bloki, i ten park. Najpierw część parku, potem już dalej rozbudowali. I jest to bardzo pięknie. I idziemy z Wami. O, to pokażę nowy. Są tu nowe bloki. Nie wiem, czy już oddane do użytku, czy nie. Ale dopiero w tym roku już skończyli. Nie w tym, w zeszłym. Nie mogę do tego się wciąż przyzwyczaić, że już jest 2024 rok. Jak tam minął weekend? U nas dopiero wracamy do zdrowia, ponieważ synek złapał grypę w przedszkolu. Najpierw on się rozchorował, potem za dwa dni my i wszyscy cały tydzień spędziliśmy w domu, w łóżku. Mieliśmy straszną gorączkę, on jeszcze miał kaszel. A teraz już jest w przedszkolu i więc zdecydowałam się na taki spacerek, bo już nie mam sił siedzieć w domu. I idziemy. No proszę bardzo, dawno nie byłam w parku i już tu powstanie parking. Właśnie tam jest park. Teraz pójdziemy z Wami, zobaczymy. Tutaj pokażę najpierw, ja nie wiem, co to jest, czy kawiarnia, czy co, ale tu latem można kupić lody, frytki, grilla, kiełbaski. Organizują różne imprezy tam dla dzieci, wyprzedaż garażowy pod dębem. Nie wiem, co to, jak to się normalnie nazywa, ale fajnie jest, można spacerować, potem pójść na lody albo na obiad. Fajnie to jest. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, jest dużo, bardzo ciepło, więc wybrałam udany czas na spacer i dużo ludzi oczywiście spaceruje. Pieski, już spotkałam takiego bulldoga francuskiego, to mój ulubiony gatunek piesków. Chciałabym mieć takiego pieska. Ale wydaje mi się, że to będzie dla mnie za duży jeszcze piesek. Tak, idziemy dalej. No zobaczcie, fajnie to jest. Nie wiem, co tam budują, ale już 2 lata. Coś tam zawsze jest. Tutaj pływają kaczki. Też latem często tu przechodzimy z przyjaciółmi. Karmimy rybek, kaczek. Tutaj fajnie jest latem, dużo zieleni, tam jest plac zabaw, siłownia też, teraz tam pójdziemy z Wami. No i tu mamy taką siłownię, ale niestety trochę tu zniszczyli już takie gumowe nakładki na wszystkich urządzeniach, niestety, ale też latem tu przechodzimy i trochę ćwiczymy. Super jest, nawet teraz, nawet zimą jest fajnie, tam plac zabaw, tam też jest dodatkowy plac zabaw, a tu też były jakieś zabytkowe kamienice, czy coś takiego, ja już dokładnie nie pamiętam niestety, ale jedna z tych latem się paliła,
дах, так мені ще видає. Ну і плац забав. Цілим є з піском, коли дитина вертається додому літом, то пісок є всюди. Ну і такий плац забав. Еко. Почтавка, з'їжджальня, лавки, чітні. Найперше повстала частина з єзером таким малим, потім 2 роки тому, може 1,5 року тому, було урочисто відкриття ще тієї частини парку. Тут просто лавки і ходинки. Супер місце на спацер з вузьким. Ністати, коли дитинство було вузьку, не було того парку. Ще хотіла показати вам передшколі і плац забав, бо маю, по-перше, огромний і з такими цікавими забавками, але ністати тут виміняю асфальт і не можу нормально подещо показати. Ну, то ж наступним разом покажу. Ну, дуже мені ще подобається. Не знаю, для чого, але десь часто не маю тут przedszkola własnych placów zabaw. Kiedy syn chodził do starego przedszkola, to wynajmowali jakiś tam malutki plac zabaw i tam była jedna piaskownica i zjeżdżalnia, no i tyle. No nie wiem dlaczego. Też w tym nowym przedszkolu nie ma własnego, ani nie mają własnego placu zabaw i wychodzą tam też do pobliskiego parku na spacer. No i już będę wracać do domu. Muszę jeszcze załatwić wszystkie sprawy, skończyć tam pracę. Dzisiaj jeszcze musiałam mieć lekcję z angielskiego, ale w ostatniej chwili Laman, którą może pamiętacie z kolejnych odcinków, odwołał, ponieważ dzisiaj ma egzamin i po prostu nie zdążyła wrócić do domu, niestety, ale ja, mając taką okazję, od razu wybrałam się na spacer, bo zauważyłam, że dość często spędzam czas w domu, zajmuję się jakimiś tam sprawami, pracą, potem YouTube i lecę po dziecko do przedszkola. Więc muszę czasami trochę sobie gdzieś wyjść, zrelaksować, bo kiedy wychodzisz z dzieckiem, to już nie wiem, nie do relaksu, nie wiem jak u was, a mnie jest syn taki szybki, taki bystry, że jak wychodzimy z nim na spacer, to wydaje mi się, że od tam 20 razy więcej szybciej się zmęczę niż kiedy spaceruję tak sama godzinami. Jeszcze latem, w sierpniu, zabrałam was wtedy na spacer do centrum Krakowa. Byliśmy też na Wawelu, potem na Bagrach, tam było jakieś święto. Tym razem zabieram was do Parku Duchackiego. Jeszcze chcę wybrać się do Parku Biednarskiego na rynek, na Stare Podgórze. Też lubię tam spacerować. Jak wam się spodoba, to następnym razem tam się zobaczymy. No i wracam. No i mój spacerek już dobiegał końca. Nie wiem, jak wam, a mi się spodobało. Niby spacerowałam w takim fajnym towarzystwie, nie sama. Fajnym, bo wiem, że oglądają mnie fajni ludzie. I napiszcie w komentarzach, jak lubicie bardziej spacerować samodzielnie, czy w jakimś towarzystwie. Ja wcześniej nie lubiłam w ogóle takich samodzielnych spacerów, bo jakoś mi się nudziło, chciało mi się porozmawiać z kimś, a teraz nie, teraz lubię tak wyjść sama i na spokojnie, może tam w słuchawkach puścić sobie muzykę i albo po prostu nawet tak iść w ciszę i spokoju podziwiać tam różne widoki, nie wiem, albo po prostu tam zamyślić się, nad czym się zastanowić i trochę odetchnąć z ulgą od tego bałaganu
co codziennie mamy, to telefony, to, to rodzina też. I co mogę jeszcze wam powiedzieć? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jak może macie jakieś tam pytania do mnie, piszcie w komentarzach, później nagram filmik i odpowiem na wszystkie pytania. I do zobaczenia. Pa!